Więc myślę, że powoli będę zaczął patrzeć w swoją kartę, na której mam jakieś spisane pytania. I jedną z pierwszych rzeczy, która mi tak przyszła do głowy, to jak czytałem, czy też oglądałem wywiady z tobą, chwilę po tym, jak poszła mimikę tam tuż po to, mówiłeś, że zmartwisz swoich potencjalnych czytelników po otrzymaniu nagrody kolejną powieścią, że będzie takim stricte fantaziakiem. Czy po tym fakcie, jak już przemyślałeś, jakby doszedłeś do siebie, to czy faktycznie jakby zmieniłeś jakoś nastawienie do pisania, to z myślenia o tym, co piszesz, że co ludzie powiedzą, że o Jezu, mam jakby innych odbiorców, co z tego wyniknie? Nie, no oczywiście nie zmieniłem nastawienia, a to dlatego, że jak w momencie, kiedy już otrzymałem nagrodę, to miałem bardzo dobrze rozpisaną jedną powieść, w której pisanie sprawia mi ogromną frajdę. I to jest taka rzecz, którą przez całe życie chciałem napisać i wreszcie pomyślałem, że to jest ten czas, że będę teraz sobie pisał epickie fantasy dla młodszego czytelnika, w sensie takie jak Edward. No i to była przedwspaniała sprawa, ponieważ miałem tego napisane już jakąś kosmiczną ilość, no to piszę dalej i cały czas dobrze się przy tym bawiąc. Ja podejrzewam, że ponieważ to nie jest książka o Polsce i o polskiej historii i o naszych traumach narodowych takich lub innych, tylko podejmująca zupełnie inne tematy, aczkolwiek to uważam też, że to są tematy istotne, te, które ta książka podejmie, no to wiele tych osób, które przeczytało właśnie o wężownym sercu i powiedziało, że fajna książka, szkoda, że tylko tutaj jakaś fantastyka jest, no to się oczywiście odbiją od tej kolejnej rzeczy. I tak parę osób właściwie mi sugerowało, że a może słuchaj, to coś tam mówiłeś, że napisałbyś książkę o dębickich Żydach, no to może o tych Żydach lepiej napisz, a nie fantastykę, bo to tam Żydzi wiadomo, że zawsze będzie temat modny chyba to zawsze. Zresztą bardzo słusznie, ale to jest temat, który się nigdy nie wyczerpie i nigdy się nie skończy. Tak, na pewno. No i może tutaj to będzie lepsze dla twojej kariery, no i pewnie tak szczerze mówiąc, to pewnie by było, ale ja sobie bardzo cenię swoją wolność twórczą i jeżeli mam ochotę coś napisać w danej chwili, to ja napiszę to, na co mam ochotę, a ponieważ Kasia i Rafał z Powergraphu no, wspierają mnie we wszystkim i mam nadzieję, że wiedzą, co robią, no to najwyżej będzie ten taki. Dobrze, to mamy właśnie taśmy prawdy, tak? No, już zwalanie winy na wydawców, dobrze? Ja to głupie mówię. O, halo, jest to. Ja wróciłem, tak. Ale to chyba u mnie też, to przerwało u mnie też. Mam taką aurę antytechnologiczną i jak czegoś dotknę, jakiegoś urządzenia, to ja je automatycznie psuję. Ale mam żonę pod ręką i Basia zawsze tak robi, że jak przychodzi, to wszystko zaczyna działać. Ale to chyba było akurat po mojej stronie, ale dobra, już jesteśmy, więc to dobrze. To nawiązując jeszcze do pytania, skoro nie będzie o Polsce i piszesz fantastykę, to wcześniejsze twoje powieści wszystkie miałeś umiejscowione w jakichś miejscach tobie bliskich, czy to nie wiem, okolice urodzenia, czy to właśnie pierwsza powieść tam Beskid Niski i teraz też sam mówiłeś, że to jakieś inspirowane miejscami rodzinnymi, druga powieść z miejsca, gdzie studiowałeś, to czemu umiejscawiałeś dotychczas? Rozumiem, że teraz już tak nie będzie w miejscach ci bliskich. Czy jest po prostu jakoś łatwiej ci się pisze o takich rzeczach? Czy to jest chęć przybliżenia swoich jakichś fascynacji tym regionem, czytelnikom? Nie, to jest zawsze z tego wynika, że ja muszę sobie oswoić jakąś przestrzeń, gdzie przebywam. Znaczy, jak Puste Niebo na przykład wzięło się z tego, że kiedy zacząłem studiować, to nie mogłem się w Lublinie kompletnie odnaleźć, ale kiedy już sobie opowiedziałem ten Lublin, umieściłem w nim jakąś historię, poczytałem o legendach lokalnych i trochę ten Lublin zdeptałem, no to wtedy, w sensie na wielu spacerach oczywiście, o to mam na myśli, no to jakoś ten Lublin zaczął być dla mnie atrakcyjny, a potem stał się dla mnie pięknym miejscem. Nie? To zresztą podobnie było z każdą rzeczą, którą do tej pory napisałem, to były miejsca bardzo konkretne. To znaczy można było wskazać na mapie, można było pójść i zobaczyć, jak one rzeczywiście wyglądają.
I w przypadku tej powieści Young Adult, no to oczywiście też się dzieje w miejscach takich, które można poniekąd wskazać na mapie, chociaż one są trochę inaczej napisane, bo jest to książka, która będzie się działa głównie w Krakowie. W takim Krakowie zupełnie innym i inne imię noszącym, ale no to jest ten Kraków, w którym ja mieszkam i w którym żyję, tylko oczywiście zupełnie inaczej przedstawiony. Może nie w taki surrealistyczny sposób, jak był Lublin w pustym niebie, ale też to właśnie ma być taki Kraków z przełomu XIX-XX wieku, który jest miejscem szalenie ciekawym i gdzie się szalenie ciekawe rzeczy działy. No więc tak to wygląda. Ja w ogóle kiedyś próbowałem sobie oczywiście tworzyć jakieś historie w Neverlandach, ale potem doszedłem do wniosku, że te miejsca, które są faktycznie istniejące, one mają strasznie ciekawe opowieści w sobie. Nikt tych opowieści jeszcze do tej pory nie opowiedział. W każdym razie ja się z nimi nie zetknąłem. No okej, okay, to... Prawda, które leżą na ulicy i się wystarczy schylić i pozbierać. Dobrze. To bardzo, bardzo fajna odpowiedź. Na spotkaniu tydzień temu z Brooklynie zresztą, gdzie byłeś, mówiłeś, że szukasz i piszesz jakby o podobnych sobie, jakby że szukałeś historii, które znasz jakby z rodziny, a nie może właśnie nie znajdowałeś literatury i tak dalej. I to jest ciekawe, bo to się nie łączy z stereotypowym pojęciem fantastyki, gdzie mamy eskapizm, jakieś odchodzenie od rzeczywistości i tak dalej. I jak ty to łączysz, jak ty to widzisz? Czy może czy właśnie fantastyka jest eskapistyczna, czy niekoniecznie, jak... No bo to jest takie właśnie niestandardowe połączenie. Jak do tego podchodzisz? Ja bardzo lubię eskapizm w literaturze i jeszcze tego nie wstydzę. Ja uważam, że też te rzeczy, które napisałem, no może za wyjątkiem pierwszej powieści, to jest literatura eskapistyczna. To znaczy, to jest taka książka, żeby czytelnik sobie mógł wejść i tam się troszkę zadomowić. Jasne, że ten świat jest no, ponury i często jest to rzeczywistość pisana z perspektywy jakichś tam niskich warstw społecznych i pisana, rysowana ciemnymi barwami. No, także to poniekąd też są, nie wchodząc już tutaj w jakieś bardzo autobiograficzne i prywatne szczegóły, to też są trochę moje historie. No i oczywiście eskapizm jako coś, co mi pozwala w pewien sposób tę rzeczywistość sobie opowiedzieć inaczej, a nie od niej uciec, jest czymś odświeżającym, jest czymś, co sprawia, że ta rzeczywistość nagle przestaje nam się jawić jako bardzo wroga, a nawet jeżeli nam się dalej jawi jako wroga, to przynajmniej trochę z niej zrozumieliśmy. I tutaj też będzie podobna historia, w sensie tego Young Adult, nad którym teraz pracuję, że też ten świat, on nie jest światem sympatycznym. Zresztą książka ma być oparta na takiej zasadzie, że co by było, gdyby w naszym świecie gdyby rząd dusz przejęła gnoza, a nie chrześcijaństwo. W jaki sposób my patrzylibyśmy wtedy na świat i jak wyglądałyby nasze relacje, jak wyglądałoby nasze społeczeństwo, co by się zmieniło, czy może nic by się nie zmieniło. No generalnie wszystko, co napiszę, pewnie raczej będzie dotyczyło tych ludzi, którzy są najniżej w hierarchii, albo prawie najniżej, tego, jak oni się w tej rzeczywistości odnajdują. Mówisz jak adult ciągle, bo nie masz tytułu jeszcze, czy nie możesz go zdradzić, czy z czego wynika? Mam tytuł. Tytuł jest wzięty z kabały i tytuł brzmi Agla. To jest jedno z bożych imion kabały. No więc, ponieważ no, książka się będzie dzielić na zasadniczo cztery części, czyli Alef, Gimel, Lamet i Alef, i ma to jakieś swoje uzasadnienie kabalistyczne, bez wchodzenia w jakieś takie straszne szczegóły, no to no, doszedłem do wniosku, że to jest bardzo fajny tytuł, bo jest krótki. I jakoś tak będzie pewnie się dobrze prezentował na półce. Na początku tytuł miał być zupełnie inny i mi się nie podobał. W ogóle nie mogłem na początku znaleźć tytułu dla tej książki. Podobnie jak dla Pustego Nieba nie mogłem znaleźć tytułu. Bo właśnie o Wężowym Sercu akurat miała tytuł od początku. Jeszcze nie wiedziałem, że to będzie wtóre słowo o Jakubie Szeli, ale baśń o Wężowym Sercu miała się tak od początku nazywać.
Tak samo książka o Żydach też ma swój tytuł od wielu, wielu lat właściwie wymyślony i myślę, że ten tytuł zostanie. Dla mnie melodia słowa jest bardzo ważna i tytuł jest bardzo ważny, bo tytuł musi mówić to, co, musi coś mówić o powieści, musi być zachęcający i przede wszystkim musi brzmieć w jakiś sposób taki ciekawy, jednocześnie współgrający z tym, w jaki sposób będzie książka pisana. Okej. A czy pisząc o Jakubie Szeli, bezpośrednio umieszczając Jakuba Szeli w tytule, nie bałeś się jakichś, że to będzie zbytnio odnoszone do rzeczywistości, że to napiętnuje jakby książkę konkretnym skojarzeniem? Czemu nie wykorzystałeś jakiegoś anonimowego powstańca, wymyślonego, fantastycznego, tylko faktyczną postać historyczną, która niesie za sobą jakiś materiał życiowy i skojarzeniowy, często negatywny? Generalnie nie myślę wielkimi kwantyfikatorami i szczerze mówiąc nie zastanawiałem się nad tym, czy ktoś będzie tę książkę w taki albo inny sposób interpretował, bo ja też szczerze mówiąc byłem przekonany, że ona poza jakieś wąskie grono w fandomie nie wyjdzie. I to, co się stało wokół tej książki, jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem, było i do tej pory jest. A Jakub Szala oczywiście jest postacią, która jest związana z moimi rodzinnymi stronami. Jest to jedyna wyrazista postać historyczna związana z moimi rodzinnymi stronami, co jest trochę smutne, jak teraz o tym myślę. No i ten Szala w rodzinnych opowieściach czy w lokalnych historiach o dziejących się w Dębicy albo w jej okolicach się bardzo często pojawiał i pojawia. To znaczy teraz my już nie żyjemy w tej takiej kulturze oralnej, ona się skończyła no, na moich oczach właściwie, nad czym ja bardzo ubolewam, bo wydaje mi się, że w tym momencie w jakiejś zupełnie innej kulturze języka istniejemy i ja się w tym nawet nie próbuję odnajdywać, bo jestem właśnie człowiekiem takiego słowa mówionego. To znaczy do mnie bardzo silnie przemawia opowieść, którą ktoś mi opowiada, którą ktoś mi mówi, o wiele bardziej niż słowo, które jest napisane. I dlatego uważam, że Baśń o wężowym sercu na przykład o wiele lepiej się prezentuje jako audiobook niż jako książka do czytania. To w jaki sposób jest książka przeczytana, to uważam, że to jest lepiej zrobione niż ja ją napisałem. A wiedziałeś, że będzie, w umowie już miałeś, że będzie audiobook, czy pisałeś nie wiedząc, czy już tam jest? Nie, umowa była taka bardzo skromna i bardzo taka minimalistyczna, ale zawierająca oczywiście dużo takich możliwości rozwoju dla książki. Zresztą to jest wszystko, to co się stało wokół Baśni, to jest też duża zasługa Kasi Sienkiewicz-Kosik, no i Rafała też, którzy bardzo o książki swoje, które wydają, dbają. Bo no oczywiście po wcześniejszym doświadczeniu, kiedy trafiłem do dużego wydawnictwa i książka była jedną z wielu takich książek, które tak wzięły i plum, i przepadły i nikt o nich nie słyszał, nikt za bardzo się nawet nie interesował, żeby je jakoś promować, czy żeby z książką wyjść do ludzi. A ja też nie mam jakiejś takiej specjalnej osobowości, ani parcia takiego, żeby wszystkim i każdej napotkanej osobie mówić, jaką fajną książkę napisałem i prowadzić fanpage'a na Facebooku i w ogóle, czy na Instagramie. I napisanie dla mnie postaw w mediach społecznościowych to jest jakiś koszmar. Już wolę rozdział z książki napisać niż jakikolwiek post w mediach społecznościowych. Okej. To skoro nie lubisz tego, to rozumiem, że nie prowadzisz swojej promocji. Ten Instagram teraz aktywny, zdjęcia tutaj. To Instagram oczywiście robię zdjęcie i wrzucam, jak z Powergrafu przypomną, że dawno niczego nie wrzucałem i dawno nic tam nie robiłem. To z poczucia obowiązku oczywiście tak, ale to jest taka, no, przepraszam, ale to jest taka troszkę pańszczyzna, którą muszę odrobić. To pasuje do tematu książki. No. Wolałbym robić inne rzeczy. Natomiast jasne. Lubię rozmawiać z ludźmi i wolę tak właściwie rozmawiać twarzą w twarz, a może niekoniecznie pisać kilometrowe maile albo wiadomości na Messengerze. Dla mnie słowo jest najfajniejsze, jeżeli ono żyje, jeżeli ono dźwięczy między ludźmi, jeżeli ono... To jest zupełnie inne słowo, które się wypowiada, niż to słowo, które się pisze. To prawda, tak.
wypowiedzenie myśliwca, też właśnie pisma jest o wiele ciekawsze często. Czy w związku z tym, że właśnie książka wyszła do wiele większego grona niż się spodziewałeś, zrozumienie jej w odbiorze jakieś, zaskoczyły ci jakieś interpretacje książki, z którą się spotkałeś, czy jakieś zrozumienie pojawienia się motywów, których gdzieś nie planowałeś przedstawić? Jakieś... Tak, oczywiście, że to są, jest dużo takich rzeczy, które ktoś odnalazł w mojej książce, których nawet nie wiedziałem, że je zamieściłem. No oczywiście tam się spodziewałem, że jakieś tam środowiska bardzo mocno na prawo odniosą się krytycznie do tej książki i tak w sumie, kiedy się pojawił wiadomy numer tygodnika Do Rzeczy, to nawet się tak bardzo nie zdziwiłem. Ale to może jest to bardzo ładne na okładce. Nie no, towarzystwo przednie, no to sami wielcy pisarze i ja, no to super, nie no, rewelacja. No więc oczywiście taka interpretacja, że robi się ze zbója bohatera i tak dalej, no wiedziałem, że coś takiego się pojawi, mimo że wcale ta książka nie wygląda i jeżeli ktoś coś takiego pisze, no to najprawdopodobniej książki nie przeczytał albo przeczytał tylko kawałek. To, co mnie bardzo zaskoczyło oczywiście, to głęboka analiza całego tła społecznego i w jaki sposób on się wiąże z tym, że z tym przypisaniem pewnych ludzi do roli pana i przypisaniem do roli chama, czyli do tego, który może i tego, który nie może. I spotkałem się z taką opinią, to była opinia, nie była to opinia pozytywna, że książka jest pańszczyźniana. No i w sumie to powinienem się ucieszyć oczywiście, no bo książka opowiadająca o pańszczyźnianych chłopach, no pańszczyźniana z ducha, ale z drugiej strony, jak pisząc książkę, bardzo głęboko doświadczałem tego, jak to jest, jak się jest tym kimś, kto nie może właśnie. Jak się jest tym chamem. W sensie nie chamem, że ktoś jest niegrzeczny i brzydko traktuje innych ludzi, tylko tym, kto jest podporządkowany i kim... to tak naprawdę jest tej swojej podmiotowości bardzo mocno nieświadomy. Ja już nie jestem takim człowiekiem, bo mnie Basiń też nauczyła sobie z tym poradzić, bo to też jest kolejna rzecz, która jest bardzo istotna w pisaniu, że pisząc my sobie zawsze się dowiadujemy czegoś o swoim własnym życiu. Dowiadujemy się czegoś o sobie, czego wcześniej nie wiedzieliśmy. I to było takie doświadczenie, które miałem przy każdej książce, o czym nie wiedziałem, że to tak wygląda. Myślałem, że to jest po prostu tak, że się siada, się pisze, potem się dostaje, potem książka jest wydawana, dostaje się za to pieniążki mniejsze lub większe, zwykle mniejsze i koniec, i potem się siada i pisze następną książkę. A tymczasem to wcale tak nie jest, bo to jest taka ogromna podróż wewnętrzna, za każdym razem inna. I ja z radością czekam tego, gdzie ja dojdę z tą nową swoją książką i jeszcze z kolejną. Bo ja z jednej strony pisząc pozbywam się jakichś swoich własnych wyobrażeń wcześniejszych, a z drugiej strony uczę się czegoś nowego. Myślę, że w żaden inny sposób bym czegoś takiego nie mógł doświadczyć, czego doświadczyłem przy pisaniu. Natomiast wracając do tego, co jeszcze się pojawiało w tych książkach, no to oczywiście bardzo mnie pozytywnie zaskoczył oddźwięk taki dla mnie hobbystyczny, etnograficzny. To znaczy jest właśnie o wężowym sercu wiele takich rzeczy, które ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, ale jak głęboko szukałem po różnych źródłach, to nie byłem w stanie ich znaleźć. Na przykład jest taka scena wigilijna, gdzie najstarsza kobieta w rodzinie wychodzi przed dom i wywołuje wilka z lasu. I wypowiada zaklęcie, które wypowiadała moja babcia. I to zaklęcie brzmi: wilczku, wilczku, pójdź do paśniku, jak nie przyjdziesz teraz, to nie przychodź nigdy. Oczywiście chodziło o to, żeby zakląć tę moc groźną, którą reprezentował wilk, złożyć mu ofiarę i żeby potem już mieć przez resztę roku od tego wilka spokój. Ja tak w sumie nawet pisząc, wydawało mi się, że ja sobie tę rzecz babcia wymyśliła, bo wiedziała, że mi się to spodoba. Ale oczywiście szalenie mi się to podobało. Nie mogłem sobie zrozumieć, dlaczego moja babcia nie chce wychodzić przed blok i wywoływać wilka z lasu. Mimo, że ją bardzo o to prosiłem. No więc, a potem
kilka osób, trzy osoby do mnie napisały, że gdzieś tam w jakimś innym opracowaniu z okolic Jasła znalazły rzeczywiście to zaklęcie, troszkę inaczej brzmiące, ale o takiej samej wymowie i też miało być wypowiadane przez kobietę i generalnie chodziło o to samo. Więc takich rzeczy, które wydawały mi się, że no dobrze, trochę zmyślam, trochę powtarzam rodzinne historie, nie znalazłem tego w źródłach, ale jest fajne, więc wrzucę do książki. I potem się okazuje, że pisze do mnie doktor, czy jakiś ktoś tam miłośnik etnografii, że znalazł tutaj taką dokładnie samą historię, albo że jest tego inna, głębsza, dalej idąca interpretacja. To jest ogromna radość dla mnie coś takiego znajdować, bo potem mogę sobie jeszcze więcej na ten temat powiedzieć. Oczywiście już nie będę pisał książek, że ktoś wywołuje wilka z lasu i generalnie na chwilę sobie tę chłopską, XIX-wieczną Galicję przynajmniej na swoje własne potrzeby opowiedziałem i w najbliższym czasie nie będę do tego tematu wracał. No ale kurczę, no, rzeczy, które są interesujące, są po prostu interesujące zawsze. Jasne. Skoro były takie rzeczy, które cię zaskoczyły, interpretacje, to były takie, które spodziewałeś się, że ludzie zobaczą, a kompletnie przyszły niezauważone, niezrozumiałe, że chciałeś, miałeś jakąś zajawkę, że ale to będzie fajnie, wrzucę to i jakby zero? Znaczy, tak to nie, bo większość rzeczy, które tam wrzuciłem świadomie, to znaczy te rzeczy, które tam wrzuciłem świadomie, to jest tak tyle, a te rzeczy, które tam wrzuciłem nieświadomie, to jest jak stąd do sufitu jeszcze kawałek dalej do sąsiada. Ale była jedna taka rzecz, co też podejrzewałem, że nie każdy to wychwyci, zresztą nie każdy to musi wychwycić, nie każdy musi wszystkie rodzynki z sernika w serniku znajdować, zresztą ja nie za bardzo lubię sernik z rodzynkami, wolę bez. No, na przykład taką rzeczą, która była dla mnie bardzo istotna, to było zaklęcie, którego zły człowiek uczy Jakuba, kiedy on ma zejść do podziemnego świata. I ono jest tak bardzo oględnie napisane, o co w tym wszystkim chodzi, że jest to modlitwa serca, a tak naprawdę no tutaj chodzi o duchowość, o modlitwę hezychastyczną. Hezychaści to byli tacy prawosławni zakonnicy. Ten ruch się zaczął w IV wieku naszej ery, jeszcze na Górze Synaj, a potem się przeniósł właśnie do tego kręgu kultury chrześcijańskiego wschodu, czyli prawosławie i to, co jest na wschód od prawosławia, co mnie zawsze szalenie interesowało, co jest na wschód od prawosławia. No ja miałem pewność oczywiście, że to jest na tyle hermetyczna rzecz, że ona jest osobiście dla mnie ważna, bo w okresie pisania baśni, no to było to dla mnie coś bardzo fascynującego i bardzo mi w wielu rzeczach pomogło. Ale można czytać baśnie, nie wiedząc, kim są hezychaści. Ale jeżeli ktoś znajduje i o tym pisze, to jest dla mnie przeogromna radość. A już jak ktoś przeinterpretuje baśń o wężowym sercu przez mistrza Eckharta, no to już jestem w ogóle przeszczęśliwy. Bo oczywiście każdy twórca ma jakąś swoją interpretację książki, ona nie jest kanoniczna, każdy ma taką interpretację, jaką sobie wymyśli. Fakt, że niektóre są może troszkę bardziej uprawnione, te interpretacje, a niektóre bywają czasem trochę od czapy, ale ja też swoją interpretację baśni o wężowym sercu mam. Jak ktoś pyta, to odpowiadam. No, to jest długi temat bardzo, a poza tym ja tę książkę napisałem kilka lat temu i nie do końca pamiętam, bo ja nie czytam swoich książek. Wiem, że są twórcy, którzy to robią, ale kiedy ja zawsze sięgam do swojej książki, to jestem przekonany po pierwsze, że mogłem lepiej, po drugie, że już właściwie nie mam nic sobie do powiedzenia tą książką, bo co miałem sobie powiedzieć, to już sobie powiedziałem. A po trzecie, ja zawsze tak głęboko tkwię już w kolejnej rzeczy, którą piszę, myślami, że tak właściwie to mi się nie chce. A poza tym to jest takie trochę pretensjonalne przy tej swojej własnej książki. Czyli jak ja skończysz kiedy... to... Tak? Przepraszam, bo jeszcze jest... Nie, kiedy... nie, mówię, mówię. Policzyłem sobie, ile ja książek przeczytam w życiu, jeżeli będę tak żył tyle, ile standardowy Polak i czytał no mniej więcej tyle książek, ile teraz, lub trochę mniej oczywiście, bo z czasem to pewnie troszkę mniej będzie. Mi wyszła liczba strasznie nieduża, bo mi to wyszło 1200 książek, może 1300. Jak sobie pomyślałem, że mi zostało tylko 1200 książek do przeczytania do końca życia, albo mniej,
to czytanie swojej własnej książki to już jest naprawdę strata czasu. Czyli jak skończysz pisać, to wysyłasz to wydawcy i koniec. Jakby nie trzymasz w szufladzie i nie wyjmę za rok i poprawię, tylko jakby na bieżąco. To jest zgubne, to jest strasznie zgubne. Jak już, to znaczy oczywiście nie wysyłam tekstu w momencie, kiedy przepisałem na komputerze, bo mam jeszcze brzydki zwyczaj, że na początku piszę na papierze, a potem przepisuję na komputerze i to już jest zupełnie inna książka. No i jak już to przepiszę, no to tak chwilkę oczywiście poleży z miesiąc i potem to przejrzę z ogromną niechęcią i potem wysyłam do Powergraphu, a potem się Michał Cetnarowski strasznie nad tym biedzi, głowi, no ale to jest jego praca, a potem się ostrzeliwujemy nad tym tekstem przez pół roku i to też jest fajna zabawa. Bo ja myślę, że jestem dla Michała może autorem takim trudnym, ale Michał jest dla mnie trudnym redaktorem i myślę, że się w tych rolach bardzo dobrze dogadujemy. Ja sobie nie wyobrażam innego redaktora niż Michał. Czyli jakby praca redaktora wpływa znacząco na efekt końcowy? Tak, to jest bardzo istotne, bo oczywiście no kiedy ja kończę książkę, to ja widzę jakieś jej wady, dużą ich część, ale są takie rzeczy, których ja nie znajduję. No oczywiście nie chodzi o takie drobiazgi, to że powiedzmy postać na 67 stronie ma oczy niebieskie, a na 214 ma zielone, bo to są takie rzeczy, że rzeczywiście może to umknąć, ale raczej chodzi o samą konstrukcję opowieści, o długie łuki fabularne, o poboczne wątki, o jakieś takie trzymanie się mimo wszystko, żeby w tych dygresjach się nie zabuksować bardzo mocno i jednak żeby tej głównej linii jakoś się trzymać. No to tutaj oczywiście rola redaktora jest bardzo pomocna i oczywiście po skończeniu baśni o wężowym sercu ja wyrzuciłem mniej więcej 1/3 całości. Potem już Michał Cetnarowski wyrzucił jakiś tam fragment, ale nie jakieś fragmenty, ale nie jakieś takie bardzo obszerny. To było raczej powtórzenie pewnych myśli, które mi umknęło, że je powtórzyłem, o takie rzeczy. Myślę, często a musiałeś bardzo coś przepisywać? Zmieniać w ogóle jakieś rozdziały, przepisywać? Co, że po rozmowie wyszło, że to zupełnie nie gra, nie pasuje, trzeba przerzucić, przepisać? Tak, ale to nie jest, to znaczy ja to nie robię tego z dużą chęcią oczywiście, z dużym entuzjazmem, bo to jest próba wejścia jeszcze raz w ten taki cykl myślowy, który się miało w czasie pisania, to jest trudne, no ale ja rozumiem, że to wyjdzie książce na korzyść. Czasem jest tak, że się upieram przy swoim zdaniu, czasem jest tak, że Michał się bardzo upiera i wtedy robię tak, jak on chce, ale jeżeli najbardziej to jednak wychodzi przy takim ostrzeliwaniu się o szczegóły, a jakieś takie drobne realia historyczne, które no mimo wszystko mają znaczenie. O jakieś rzeczy takie, powiedzmy, z wiedzy ogólnej, że ja nie miałem wiedzy na ten temat, a czasem z kolei wychodzi tak, że redaktor nie do końca wie, co. Nie zawsze wie, że on nie ma racji. Ale obecność pociągu obroniłeś przed faktem historycznym pojawienia się pociągu. To akurat pociąg to jest taka moja prywatna, osobista wielka radość, bo ja od dziecka bardzo pociągi lubię. Mi się pociągi strasznie, strasznie podobały i do tej pory lubię pociągami podróżować. W pociągach mi się też bardzo dobrze pisze. No i ponieważ Galicja i ta cała galicyjska mitologia, ona oczywiście nie mogłaby się obyć bez Franciszka Józefa i bez pociągu i bez wielu jakichś dekoracjami, no oczywiście żeby napisać książkę, która by się działa 40 lat później tylko po to, żeby mieć w niej pociąg, to bez sensu. No nie, a poza tym ten pociąg też nie jest jakiś tam strasznie istotny. Wiele bardziej istotny jest na przykład Franciszek Józef, który swoje panowanie rozpoczyna w książce 2 lata wcześniej, żeby być tym archetypicznym, dobrym cesarzem, którego kocha lud. No bo zupełnie kto inny był cesarzem, kiedy wybuchło chłopskie powstanie przeciwko szlachcie w 1846 roku. No bo to był Ferdynand II. Nie wiem, ilu z was jest z Galicji, jak silna jest ta tożsamość lokalna w was. No we mnie jest bardzo silna i wiem, że w wielu Galicjanach również.
ja się przede wszystkim czuję właśnie takim człowiekiem z lokalnych jakichś terenów, a nie jakieś te takie duże przynależności, duże grupy etniczne, narodowa, religijna i tak dalej, to by zawsze były dla mnie takie bardziej odległe niż to, co mnie otacza. No oczywiście, no musiał być Franciszek Józef. No. Tam jest dużo takich rzeczy, niektóre są celowe, a tak wyłożyłem się historycznie tylko na jednej rzeczy, do czego się przyznaję. Na krwawych premiach, to znaczy krążyła legenda, że za pomordowanych nobilów chłopi mieli dostawać od zaborcy od Austrii pieniądze. Ponieważ książki historyczne i materiały źródłowe, z których korzystałem, odnosiły się do tego bardzo sceptycznie albo tego tematu w ogóle nie poruszały. To znaczy, jeżeli nie masz czegoś takiego w źródłach, austriackich źródłach, no to jest duża szansa, że tego nie było. Jeżeli to jest coś, co krąży oczywiście wokół jakiejś tam szlachty na emigracji kilka lat później, no to jest całkiem prawdopodobne, że oni myślili. I taką też narrację przyjąłem, troszkę też idąc za Tomaszem Schubertem i jego książką Jakub Szela, gdzie Schubert pisze, że w sumie nie wiadomo, czy te premie były wypłacane, że to jest raczej mało prawdopodobne. No więc ja właśnie o wężowym sercu napisałem, że wśród chłopów z kolei krąży taka informacja, że za pomordowaną szlachtę będą wypłacane premie, ale kiedy ci chłopi przywożą na wozie głowy odciętych szlachciców i przywożą je do Tarnowa, do siedziby cyrkułu, no to się okazuje, że oczywiście żadne, co byście porobili, idźcie precz, chamy. No i ci chłopi tak wracają w poczuciu takiego niezadowolenia, że znowu nas oszukali, że miała być kasa, nie ma kasy. Potem, kiedy już książka została złożona do druku, mój przyjaciel z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Arkadiusz Więch, doszedł do jakichś dokumentów w Brnie, w Czechach, że rzeczywiście Józef Brajn, były starosta tarnowski, wspominał, że te pieniądze były wypłacane przez pierwsze 3 dni powstania. To znaczy pierwszego dnia wypłacano około 10 reńskich koron, drugiego dnia 8, trzeciego dnia 2, a na czwarty dzień chłopów, którzy przynosili pomordowanego szlachcica, wieszano. No więc to jest taka rzecz, że rzeczywiście no nakłamałem, nie wiedząc, że kłamię. No, ale nie pozwólmy, żeby prawda przeszkodziła nam w opowiedzeniu tej historii, jak to Pratchett chyba napisał. Przepraszam, bo coś mi przecięło i nie dosłyszałem. Pratchett napisał, że nie pozwólmy sobie, żeby prawda przeszkodziła nam w opowiedzeniu dobrej historii. No, to jest fajna rzecz, ale wydaje mi się, że też im bardziej się trzymamy, jeżeli się trzymamy do pewnego momentu jakichś realiów, i to są realia jakieś społeczne, historyczne, psychologiczne, no to tylko może wychodzić w książce na dobre. Oczywiście ja nie pisałem książki naukowej, ani popularnej naukowej. No jakbym chciał napisać książkę historyczną, to bym napisał, nie wiem, no jakiś paradokument, prawda? Bo takich opracowań na temat samej rabacji, czy powstania chłopskiego może, bo rabacja to jest takie słowo bardzo mocno stygmatyzujące i deprecjonujące. No więc nie napisałbym coś innego. Pisałem książkę fantastyczną, fikcję literacką. No oczywiście tutaj nie wycieram sobie buzi, że to fantastyka i można napisać wszystko, no bo to jest marne i oczywiście takie słowa przeważnie padają z ust ludzi, którzy z fantastyką nie mają wiele wspólnego. Przepraszam, bo tutaj widzę, że się rzeczy na czacie wyświetlają. Ja sobie tylko zerknę, dobra? Bo nie widziałem. Tak. Tam niewiele jeszcze było, ale jak najbardziej zapraszam od zadawania pytań. Właśnie nie kojarzyłem z Pratchetta, ale twój bardzo dobrze. Można sprawdzić. Tak. Dzięki bardzo za fact-checking. 19-wieczny cytat. Dzięki. Tak. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszamy jak najbardziej. Można się odciszyć. Myślę, że w takim gronie to nie będzie jakieś wielkie przekrzykiwanie się. A jak nie, to będę wymyślał coś dalej. Chyba nie jest. Nie podnosi głosu. Dobra. To kontynuując, czy jak już miałeś pomysł, to
miałeś wcześniej jakieś już skompletowane źródła, czy dopiero zaczynałeś szukać? W sensie, jak u ciebie to wygląda? Masz pomysł po tym, jak coś przeczytałeś, czy do pomysłu szukasz sobie materiału? To jest tak, że ja się interesuję bardzo wieloma rzeczami, najczęściej takimi, które są kompletnie niepraktyczne i do niczego nie przydatne. No więc kiedy już sobie nagromadzę jakąś bardzo dużą ilość materiałów i dowiem się czegoś na jakiś temat, to opowieść wtedy wykształca sama. No, nie byłbym w stanie na przykład napisać teraz książki, nie wiem, o powstaniu, o ruchach terrorystycznych Basków, no nie? Bo nic na ten temat nie wiem. I ani mnie to specjalnie nie interesuje, ani mnie to w żaden sposób nie dotknęło. To jest tak, że książka zawsze się zaczyna kształtować na wiele lat przed tym, zanim się usiądzie i zacznie pisać cokolwiek. Ja wiedziałem, że ja bym chętnie kiedyś w przyszłości napisał książkę o Rabacji Galicyjskiej, o Jakubie Szeli, bo jako bardzo młody człowiek ja miałem... No, zacząłem pisać sobie taką rzecz, ale po 20 albo 30 stronach porzuciłem, zresztą bardzo słusznie ten plan, no bo doszedłem do wniosku, że nic nie wiem, po pierwsze, a po drugie nic nie mam do powiedzenia na ten temat. No i tak sobie czekałem lat 11 mniej więcej, do momentu, aż doszedłem do wniosku, że dobrze, no już wiem mniej więcej tyle, że jestem w stanie ten temat udźwignąć, troszkę sobie dorosłem jako człowiek, nie za bardzo, ale trochę zawsze. I także jest szansa, że nie będzie to jakąś wielką katastrofą, jak usiądę i napiszę. I podobnie jest z każdą książką. Dlatego ja też odwlekam to napisanie historii o przedwojennej Dębicy, o Dębicy w czasie wojny i o tych Żydach i o Polakach i o tym, co Polacy planowali zrobić Żydom i co Żydzi planowali zrobić Polakom, bo to jest jeszcze ciekawsza historia. No więc jeszcze to nie jest ten moment w moim życiu. Ja w ogóle nie za bardzo rozumiem, ja rozumiem, że teraz pisarz musi napisać jedną książkę rocznie, żeby w ogóle istnieć, ale ja na szczęście mam też drugi zawód ciekawy, który nawet lubię, chociaż się czasem skarżę mojej żonie, jak dostanę mocno w kość. Chyba jestem. Jesteś. No. Bez kamerki, ale jesteś. Słychać przynajmniej. Mam nadzieję, że będzie troszkę lepiej, a najwyżej, jakby było bardzo źle, to ja przepraszam najmocniej, wtedy bym wyłączył swój obraz i może wtedy będzie lepiej. Jasne. No pytanie więc, o herbatę ulubioną. To ja odpowiem krótko. Moje ulubione herbaty to są nisko oksydowane ulongi. Ale herbaty, których najbardziej nie lubię z kolei, jest takich kilka, bardzo mało, ale są, to też są ulomy. Więc to jest taka rzecz, o której jak zaczniemy rozmawiać o ulongach, a mamy minut 15, uważam, że to by bardzo mocno ulongom uwłoczyło, gdybym tylko 15 minut na ulongi poświęcił. Ale ostatnio bardzo często też sobie parzę herbatę po tybetańsku, to znaczy biorę jakiegoś puera, czyli takie to ciastko, które się nazywa popularnie czerwoną herbatą u nas. Gotuję go w mleku, w maśle i w soli. I to jest wspaniała rzecz, bo ostatnio też miałem różne problemy takie, że nie mogłem pić herbaty, a to akurat mogłem. Te herbaty tybetańską polubiłem. Natomiast było pytanie jeszcze o rabację, czy jest w jakiś sposób osobistym, rodzinnym doświadczeniem. Powiem ci, Natalia, tak, że wszyscy moi przodkowie, ci, do których dotarłem, a dotarłem do kilku pokoleń wstecz, do początku XIX wieku i do XVIII też, nie po niektórych liniach, byli chłopami oczywiście, no lub mieszczanami, w sensie, ale z tego takiego proletariatu mieszczańskiego. Biorąc pod uwagę geograficzne ulokowanie rabacji, to jest duża szansa, że oni w tej rabacji udział brali. To nie jest jakiś powód do chwały, ale to nie jest też powód do tego, żeby to wypierać. I też no, prawdopodobnie tak było. Co więcej, też jeżeli idzie o samego Jakuba Szelę, to Szela to jest tak naprawdę nazwisko niemieckie, głucho niemieckie.
Głucho-Niemcy to była taka grupa etniczna, która została w XVIII wieku i wcześniej osiedlona przez królów polskich w Dolinie Wisłoki na Podkarpaciu obecnym, po to, żeby polskich, w sensie etnicznie polskich chłopów, jakoś tam w rolnictwie i ogólnie tak w gospodarce troszkę podciągnąć, bo to był rejon bardzo, no, bardzo zacofany pod wieloma względami. No więc Szala jest nazwiskiem niemieckim, głucho-niemieckim. Ponieważ nikt się nie mógł z tymi chłopami dogadać, no to dlatego nazywano ich głucho-Niemcami. Moja rodzina od strony mamy to nie są, to też byli głucho-Niemcy, bo tam też takie niemiecko brzmiące nazwiska się pojawiają. Ponieważ to było kilka rodzin, które były spokrewnione ze sobą, tych osadników z Bawarii, no to prawdopodobnie jakoś tam rodzinnie jakby tam sięgać, powiedzmy, nie wiem, do XV wieku, możliwe, że gdzieś tam jakiś by się na tym drzewie genealogicznym wspólna gałąź z Szelą pojawiła, no bo to były bardzo takie, no mówię, to był intensywny chów wsobny, tak bym powiedział. Jeżeli idzie o animozję, no to ja się wychowałem w domu takim, który miał tradycję, zwłaszcza po tej linii mamy i po linii dziadka, trochę w lewo, tak po PS-owskie tradycje i tak dalej. No więc to też były wartości i to też były przekonania, którymi ja przesiąkałem i taka trochę niechęć do tej takiej polskiej narracji szlacheckiej, wydaje mi się, że ona jest, no jest rzeczą, którą wyniosłem z domu, no bo przecież nie ze szkoły, ani nie skądinąd, ani nie wzięło się to jakoś tam spontanicznie po moich żadnych głębokich przemyśleń. Jednocześnie byłem cały czas świadom tego, że moje dziedzictwo jest chłopskie i że moi przodkowie należeli do takich, a nie innych warstw społecznych. To też w jakiś sposób mnie kształtowało, bo na początku zazdrościłem kolegom w podstawówce, którzy mieli szlacheckie korzenie. Ale potem doszedłem do wniosku, że te korzenie, które ja mam, są po pierwsze moje, że ja mogę z tym zrobić coś fajnego i mogę z tego ukuć swoją własną tożsamość. I to było takie, taka rzecz bardzo dla mnie istotna i też budująca moją tożsamość. Chronos pyta, czy prawdą jest, jakobyś w młodości zaczytywał się Pilipiuka. Ja bym tego nie określił zaczytywaniem, ale kiedy już przeczytałem całego Terego Pratchetta, który był wtedy do czytania, no to już zacząłem szukać innej humorystycznej fantastyki i jakoś tak wpadł mi Pilipiuk w ręce, w księgarni. Bo generalnie to było tak, że książki do mojej klasy to ja przynosiłem i generalnie no ja pierwszy przyniosłem Tolkiena, ja pierwszy przyniosłem Sapkowskiego, Terego Pratchetta i ja pierwszy też przyniosłem Pilipiuk. Pilipiuk jest fajny i był dla mnie fajny też pod tym względem, że on mi pokazał, że ta tożsamość wiejska, ona też jest czymś fajnym. Oczywiście ta tożsamość wiejska u Pilipiuka jest prześmiewcza, ale te doświadczenia wędrowyczowskie, powiedzmy, one też bardzo mocno korespondowały z pewnymi moimi doświadczeniami, które miałem jako młody chłopak, nie dlatego, że piłem bimber, tylko dlatego, że miałem okazję, kiedy chciałem sobie dorobić na tych najdłuższych wakacjach pomiędzy maturą a studiami, albo robić w Dębicy czy w jakimś innym małym miasteczku jest naprawdę ciężko, a to nie był ten czas, żeby się ulotki, bo kto chciałby jakieś ulotki w Dębicy w ogóle roznosić. To znaczy rozdawać, żeby ktoś roznosił. No to szukałem sobie pracy rolniczej. No i znalazłem pracę na fermie drobiu. Praca polegała generalnie na takich rzeczach, które się robi na fermie drobiu. Natomiast ja tam pracowałem oczywiście bez żadnego ubezpieczenie na czarno, no bo to był dziki kapitalizm jeszcze, no może już nie lat 90. oczywiście, ale początku tego stulecia. I razem ze mną pracowało tam oczywiście też na czarno czterech panów, którzy byli ode mnie tak na kilkanaście do kilkudziesięciu lat starsi. Ponieważ ta wieś była takim zagłębiem bimbrowniczym, takim, że no tam myślę, że nie jeden byłby w stanie przepić Jakuba Wędrowicza. No to też było dla mnie takie strasznie dziwne doświadczenie, bo generalnie też u mnie w domu się bardzo mało alkoholu piło. Ja też wtedy nie piłem żadnego alkoholu. Ale co było dla mnie strasznie ciekawe, to w jaki sposób ci ludzie na przykład podchodzą do kultury czy do, nie wiem, do gazet. To byli ludzie, którzy kupowali gazety i codziennie rano przy pierwszym kieliszku wódki o godzinie 10 robili dogłębną prasówkę w czasie pracy.
To znaczy czytali powiedzmy Gazetę Krakowską, czasem Fakt, czasem Super Ekspres, a czasem czytali Gazetę Wyborczą i komentowali wszystkie artykuły po kolei. Czymś takim się w ogóle nigdy wcześniej nie zetknął. Był strasznie fajny. Po drugie, jeden z tych panów, który był, tam wszyscy byli strasznymi alkoholikami, ale on był wyjątkowo, pił wyjątkowo dużo, nawet jak na warunki tamtej wsi. On był z wykształcenia historykiem po Uniwersytecie Jagiellońskim, miał przeogromną wiedzę na temat wojen napoleońskich i ogólnie pierwszej połowy XIX wieku. Toczyłem z nim bardzo długie rozmowy, to znaczy głównie on mówił, a ja słuchałem, i też bardzo wiele z tego, co się potem znalazło w baśni o wężowym sercu, myślę, że ja od tego człowieka zapożyczyłem. Ten człowiek już nie żyje, no zapił się na śmierć. I te historie tych ludzi, no to są tak naprawdę takie te reperkusje tego, co się wydarzyło na przełomie lat 80. i 90. Że był PGR, a potem wiele z tych osób straciło pracę, albo kompletnie nie mogło się odnaleźć w rzeczywistości lat 90. Bo na przykład byli wykształceni, ale nie było dla nich pracy żadnej. Więc pili. I pracowali na czarno przez wyrzucając gnój z dużej fermy. Były też tam rzeczy takie, które mogłyby się znaleźć w książkach Pilipiuka i wtedy by pewnie były śmieszne, ale one nie są śmieszne. Tak jak na przykład picie denaturatu. Dowiedziałem się, jak zrobić, jak według tych panów zrobić, żeby denaturat przestał być szkodliwy. No bo czym się różni denaturat od zwykłej wódki? Tym, że denaturat jest fioletowy. A więc jak przestanie być fioletowy, to nie będzie trujący. A w jaki sposób zrobić, żeby on przestał być fioletowy? Przecież nikomu się nie chciało przesączać przez skórkę od chleba. No więc wlewano do tego denaturatu acze, wybielacz nad wybielaczem, po którym denaturat się robił kryształowo czysty oczywiście. Natomiast ten pan Staszek od wojen napoleońskich stwierdził, że to jest jakaś ściema, bo on wypił całą butelkę i potem się teleportował kilka razy, to znaczy wracając z pracy obudził się nagle pod kościołem, potem się obudził pod sklepem, potem się obudził w lesie, a potem się obudził w domu. No więc nie, no oczywiście śmiejemy się, ale... To tragiczna historia. To nie jest śmieszne, to znaczy to są wszystko, to bardzo dużo jest takich rzeczy, których by nie było, gdyby lata 90. u nas wyglądały w zupełnie inny sposób. I to jest też moje marzenie, kiedy już będę dojrzałym i poważnym pisarzem, o ile kiedykolwiek będę napisać książkę o wojnach gospodarczych w latach 90. z perspektywy małego miasteczka. Znaczy powieść oczywiście, bo to, co my widzimy dzisiaj, te linie podziałów, które są w naszym społeczeństwie, to jest dziedzictwo tego, że myśmy sobie z tym kompletnie nie poradzili. Myśmy w latach 90. jako społeczeństwo polegli kompletnie i to jest wina tych oczywiście warstw, które stały wysoko, czyli tych, które wówczas stały się elitami. To jest rzecz, którą mamy do przepracowania. Mi się zawsze nóż w kieszeni otwiera, kiedy słyszę jakiś taki głos, powiedzmy, z literackiego mainstreamu i ileż jeszcze my będziemy rozmawiać o tych latach 90. Ile trzeba, bo myśmy o nich nawet nie zaczęli rozmawiać. I to jest dziedzictwo, które się będzie jeszcze za nami ciągnąć przynajmniej pokolenie albo dwa. Tak, to prawda i tak. Myślę, że wielu z nas czeka na tą powieść, jak to na czacie. To znaczy nie trzeba dyscyplinować, bo ja lubię, wiesz, odchodzić. Nie, to czas idealnie, to jest jeszcze ostatnie krótkie pytanie, jest o tybetańską wędzoną i to możemy chyba tym zamknąć herbatę tybetańską wędzoną i tym można zamknąć, myślę, to spotkanie. Nie wiem, czy widzisz, pytanie o tybetańską wędzoną herbatę jest powyżej. A tybetańska wędzona mnie odrzuciła. Wiesz co, nie, ja nie, wędzone herbaty też rzeczywiście można w mleku gotować i to jest raczej dla Mongolii bardziej charakterystyczne, no bo tam się tę herbatę wędziło nad ogniskiem, tak żeby była trwalsza. I też dla tej kultury herbaciany z kręgu rosyjskiego, tak bym powiedział, no takim nieformalnie używając, bardzo uproszczając, wiem, że herbaciarz by mnie zjedli za to określenie. Kiedy herbaty do Rosji były transportowane z Chin przez karawany drogą lądową i żeby tę trwałość uzyskać, no to wędzono je nad ogniskami, dlatego
na przykład jak kupujemy taką mieszankę rosyjska karawana, no to, to jest herbata, która jest wędzona. Ona jest teraz wędzona oczywiście nie nad ogniskami z odchodów wielbłądzich, tylko, tylko zupełnie inaczej. No i stąd raczej te wędzone nuty, one mi się bardziej kojarzą z Mongolią, jako tą stacją, powiedzmy, przystankiem po drodze do Rosji. A z kolei do Anglii herbata szła drogą wodną, no i dlatego Anglicy mówili, że tam herbata Rosjan śmierdzi wielbłądami, a Rosjanie mówili, że herbata Anglików jest za tęka. Pewnie tak trochę było, no bo transport drogą morską trwał blisko roku, to herbata zdążyła zwietrzeć po drodze, ale transport drogą lodową też nie trwał o wiele krócej. Stąd się wzięły też herbaciane plantacje w Gruzji potem, najpierw na Ukrainie i na Krymie, one nie wypaliły, a potem w Gruzji. No więc ja do tybetańskiej wracając, to ja używam po prostu jakiegoś najprostszego szupuera, tak żeby no. I tym herbacianym akcentem. Żeby mi nie było szkoda, tak wybiorę jakiegoś drugiego innego, no bo ja przecież psuję tę herbatę, pakując ją do mleka. Także. I tym herbacianym akcentem skończymy. Dziękujemy wszystkim za obecność i do usłyszenia sobie razem. Dzięki. Jeszcze o 20 będzie panel z twoim udziałem. Będzie tam też Agnieszka Hałas, Marta Krajewska i Paweł Polski. Do zobaczenia. Cześć, dzięki.